Cześć, chciałabym Wam dzisiaj pokazać moją kolejną pracę. Jest to praca z mojego pierwszego live'a, który prowadziłam 2 maja na grupie Scrap in Lublin. Tak mi się wydaje, że ta grupa tak się nazywa. Tam prowadziłam go wspólnie z jedną z moich koleżanek z DG. W sumie to za jej sprawą. Ja tylko wspomniałam, że, że chciałabym kiedyś takiego live'a poprowadzić. No i ona zaczęła działać i praktycznie jednego dnia jej wspomniałam o tym, a kolejnego już miałyśmy wyznaczonego live'a do prowadzenia wspólnie bo prowadziłyśmy go w duecie i obie robiłyśmy kartkę na dzień mamy i obie robiłyśmy kartkę parawanową ja i, i co najlepsze obie wykorzystywałyśmy papiery od Lemon Craft ona, Mariola wykorzystywała papiery troszkę starsze ja natomiast sięgnęłam po nowości mam slov skoro to kartka na mamy to pomyślałam sobie, że fajnie będzie wykorzystać tą kolekcję jak już ją mam no i postanowiłam użyć też tekturek od przez okienko. może najpierw pokażę Wam, jak ona wygląda z wierzchu. Mamy kwiaty z famiranu, róże, troszkę świecidełek, chyba tych świecidełek nie dodawałam na live. Listki embosowane, wstążka, dużo elementów do wycięcia tekturki właśnie od Ani, tutaj takie paprotki. Rameczka też jest bardzo fajna. Fajnie mi się tutaj w ogóle wpasowała. I napis, który przykleiłam tylko tutaj w zasadzie na tym jednym listku. I kaczka tak jak widzicie, jest warstwowa. I tutaj serduszko też przykleiłam tak warstwowo. Także tak się prezentuje przód, a środek wygląda tak. Ta kaczka wiem, że ona się nazywa też troszkę inaczej. Nie pamiętam swing. Chociaż może, może się mylę, ale u mnie funkcjonuje pod nazwą parawanowa. I tutaj te białe maty, tak jak widzicie, to są miejsca na zdjęcia. Pomyślałam sobie, że fajnie taką kartkę można wykorzystać właśnie na dzień mamy i podarować mamie kilka zdjęć. Czy swoich tylko, czy swoich z mamą. Myślę, że to będzie też fajna pamiątka dla mamy, bo tą kartkę można też postawić sobie, także i będzie normalnie stała i zdjęcia będą wyeksponowane. Także moja wersja kartki parawanowej wygląda tak. Mariola robiła tradycyjną kartkę parawanową. Także powiem wam, że no nawet, nawet dobrze się czułam podczas tego live'a, chociaż ja ogólnie się stresuję dużo i no było trochę stresu. Ale mam nadzieję, że kolejne live'y, jeżeli się zdecyduję prowadzić, to już będą troszkę, troszkę bardziej na luzie. Chociaż tutaj prowadziłam z Mariolą i wiadomo, jak się z kimś prowadzi, no to ten ktoś może więcej mówić. Tak, i ten live tak płynnie przebiega. A jak będę sama prowadziła, no to może być różnie, bo ja raczej nie jestem taką gadułą. I wtedy pewnie skoncentruję się na tym, co robię, i będę po prostu mówiła po kolei, co tam będę robiła. Także dajcie znać, czy Wam się kartka podoba. Bo zawsze jestem ciekawa, czy w ogóle to co, to, co robię, to, co Wam tutaj pokazuję, to Wam się podoba. Bo no, różnie, powiem Wam, że różnie mam z tymi kciukami do góry i do dołu, bo są też do dołu. I zawsze się zastanawiam, co tym osobom, które dały kciuk w dół, się nie podoba. Znaczy ja, ja wiem, że może się nie podobać tak, ale jeżeli już daję powiedzmy kciuk do dołu, no to chciałabym na przykład wiedzieć, że a tu krzywo przykleiłam, albo napis nie jest tak podklejony i dlatego daję kciuka do, do dołu, tak. To takie, takie głupie przykłady, ale no, zawsze mnie ciekawi, co kieruje właśnie tymi osobami, że dają kciuka do dołu. No nie wiem. No bo wiadomo, każdy się stara, żeby jakoś te prace wyglądały i no nie muszą się wszystkim podobać, tak? Ale jak się komuś coś nie podoba, to chciałabym na przykład wiedzieć, co się nie podoba, bo może uda mi się to na przykład w przyszłości zmienić, tak? Może to jest takie coś, co, co powiedzmy, robię źle, tak? Dobra, koniec moich wywodów na temat kciuków w dół. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejne filmy, pa. pa.